To jest Maria. Maria mieszka i pracuje w Australii od 36 lat. Przed wyjazdem Maria mieszkała i pracowała w Polsce. Teraz chciałaby za lata pracy w Polsce otrzymać emeryturę. Jej znajoma, która niedawno była w podobnej sytuacji, powiedziała Marii, co należy zrobić. Okazało się, że formalności wcale nie są skomplikowane. Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl i pobrać wniosek PL-AU3 oraz zgromadzić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Polsce. Następnie należy wydrukować i wypełnić wniosek. Wniosek PL-AU3 wypełnij, jeśli mieszkasz w Australii i pracowałeś w Polsce, a teraz starasz się o emeryturę z ZUS. Pisz bardzo czytelnie, dużymi literami. Pamiętaj, że wskazanie jak największej liczby informacji we wniosku pozwoli nam na rozpatrzenie Twoich uprawnień do emerytury w jak najkrótszym czasie. W tej części zaznacz, o jakie świadczenie się starasz. Emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wskaż nazwisko rodowe, takie jak w Twoim akcie urodzenia. Wypełnij to pole, jeśli używałeś jeszcze innych nazwisk niż Twoje obecne nazwisko i nazwisko rodowe. Przy wypełnianiu wniosku wpisuj datę w postaci rok, miesiąc, dzień. Numerem identyfikacyjnym w Polsce jest numer PESEL. Ma 11 cyfr. Znajdziesz go na przykład w polskim dowodzie osobistym lub paszporcie. Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, podaj serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli nie masz ważnego polskiego dokumentu, podaj numer ważnego paszportu australijskiego bądź australijskiego dokumentu tożsamości. Numer ubezpieczenia w australijskiej instytucji ubezpieczeniowej to numer CRN, Customer Reference Number. Podanie tego numeru jest konieczne, by Twój wniosek został przyjęty. Twoje dane są chronione. Posłużą tylko do obsługi wniosku. Jeśli kiedykolwiek ubiegałeś się o emeryturę lub rentę z Polski, podaj w tym punkcie. Z jakiej instytucji? Na przykład ZUS, KRUS. Nazwę i adres tej instytucji. Oraz numer sprawy, jeśli go znasz. W tabeli wpisz swoje okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce oraz w Australii. Nie wypełniaj tej części, jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku. ZUS oblicza kapitał początkowy, jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku i byłeś ubezpieczony w Polsce przed 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy jest uwzględniany przy obliczaniu emerytury według nowych zasad. Nie wypełniaj tej części, jeśli ubiegasz się o emeryturę z ZUS, a nie z KRUS. W tym punkcie wskaż numer rachunku bankowego, na który ZUS ma przekazywać Twoją emeryturę. Jeśli emerytura ma być przekazywana na australijski rachunek bankowy, koniecznie podaj międzynarodowy kod identyfikacyjny banku, Big Swift, oraz wpisując numer rachunku bankowego, podaj również numer BSB. Nie wpisuj nic w tym polu. Wypełni je pracownik australijskiej instytucji ubezpieczeniowej. Pamiętaj, aby podpisać formularz. Jeśli nie masz ustalonego kapitału początkowego, do wniosku dołącz dokumenty dotyczące Twoich polskich okresów ubezpieczenia. Wypełniony wniosek Maria zanosi do Department of Human Services. Tam urzędnik weryfikuje jej dane osobowe, przyjmuje wniosek oraz dokumenty i wysyła je do rozpatrzenia do oddziału ZUS w Nowym Sączu, Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie
Teraz Maria otrzymuje polską emeryturę z ZUS i ma wreszcie więcej czasu dla siebie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, wejdź na stronę www.zus.pl. Napisz na adres mailowy cot@zus.pl lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00.